go for a ride, D. We could get out of the palace, see the world. Is it safe? Sure, do you trust me? Najlepiej jest od gumy zacząć, bo wyrabia sobie ten trotor ruchu, nie? Czyli nie jak na przykład masz ściąganie drążka, bo niektórzy zaczynają od ściągania drążka, a tak naprawdę w ten sposób nie wyćwiczysz do tego stopnia, tylko trzeba by później się pociągać, więc najlepiej już jest zaczynać automatycznie od tego ruchu. Czyli tamta maszyna. Tak, właśnie na tamtej maszynie i wiesz, później stopniowo sobie ten ciężar odciążać, żeby było coraz ciężej i wzmacniać to, równo mówię, ale nie wiem, czy tutaj chyba nie ma gum. Nie ma gum, ktoś jest zapieprzy. No właśnie i to największy problem. Że się kupuje i tego. You don't wanna go for a ride, do you? We could get out of the palace, see the world. Is it safe? Sure, do you trust me? No ja już po treningu, teraz czekam na brata i lecimy na jakiegoś małego cheata, jakaś pewnie pizza wpadnie. Jeżeli chodzi o siłownię, jest to jedna z nowych. Jeżeli chodzi o Bełchatów, bardzo fajna, nie była jakaś specjalnie duża, ale sprzęt nowy, Matrixa. Na przykład nie było ściągania drążka z góry, co miałem dzisiaj tak zaplanowane, by zrobić. Przyciągania tutaj wąskiego uchwytu do brzucha, ale dla chcącego nic trudnego, jak możecie zobaczyć na materiale. Na przykład można podłożyć sobie step. Wszystko tak naprawdę da się zrobić, tylko trochę pomysłu. Siłownia ogólnie, tak jak mówię, bardzo fajna, mi się podoba. Tylko nie akceptują karty multisporta, za co no niestety, ale mały minusik. Ale pierwsze wejście tutaj było gratis, więc skorzystałem z tej okazji. A teraz lecimy, mówię, na jakiegoś małego cheata, bo dawno już nie jadłem. I potem jeszcze na mieszkaniu pokażę Wam, co kupiłem w ostatnim czasie, bo poszła mała inwestycja. Kamerka, lampy, raczej mikrofon, lampy, aby te nagrania miały jeszcze lepszą jakość. Dobra, bo mój brat już jedzie. Także lecimy na... Dobra, my bijamy do pizzerii, dzisiaj Phoenix. Także jakąś malutką pizzę na pewno zjemy. No i dobra, my już jesteśmy w pizzerii. Troszeczkę tutaj światło jest słabe, ale myślę, że coś będzie widać. Także zobaczcie, na co Jankę się dzisiaj porwał. Taka skromna pizza, zaledwie 52 cm w porównaniu do mojej ręki.
Tutaj mamy z kurczakiem, z pieczarkami, tutaj z szynką włoską, ze szpinakiem. Taka skromniutka pizza. Także zabieramy się za jedzenie. Jestem co prawda z bratem, więc myślę, że na pół ją damy radę zjeść. No i dobra, testujemy tą pizzę. I powiem wam, że to była moja ulubiona zawsze. Zobaczymy, czy się nie zepsuła, jeżeli chodzi smakowo. Powiem wam, że za dawnych czasów jest po prostu świetna, więc jeżeli będziecie w Bełchatowie, śmiało tutaj bijajcie, bo nie ma tutaj lepszej pizzy. A ja zabieram się za jedzenie. Poległem, nie dałem rady, zjadłem tylko pół pięćdziesiątki dwójki i powiem wam, że jestem taki pełny. Także jak widzicie, na masie tak naprawdę za dużo się nie zje, bo cały czas mamy tą nadwyżkę kaloryczną. Na redukcji przypuszczam, zjadłbym o wiele, wiele więcej. Na masie no mówię, cały czas nadwyżka kaloryczna, pół pizzy, jestem totalnie pełny. Ale najlepsze w tej pizzerii są sosy. Naprawdę jedna z najlepszych, jakie w ogóle kiedykolwiek jadłem w pizzeriach. Jeżeli chodzi o nazwę pizzerii, może jeszcze pokażę, żeby nie było wątpliwości. Feniks, Bełchatów, wbijajcie śmiało, Jankes poleca. Wystarczy. Poproszę szejka małego waniliowego. Proszę głośniej. Szejka małego waniliowego. Zapraszam do okna zapłacić. Dobrze. Dobra, i nuta odpowiednia w rodzinnych stronach. I jeszcze na zakończenie dzisiaj szejk. Jakby to mogło być, gdyby była pizza, nie byłoby szejka. Zawsze mam takie połączenie, po pizzy naprawdę mnie ciągnie do czegoś zimnego i wybieram wtedy szejka. No i jeżeli chodzi o takie moje makro tutaj na dzień dzisiejszy z takich sypów, to już będzie na tyle. Teraz już do wieczora na spokojnie, ale następny posiłek, jak już mówiłem nieraz, będę dopiero jadł, jak mnie złapie głód, także na spokojnie wszystko. No i my już po zakupach wróciliśmy na mieszkanie. Zakupiłem sobie jeszcze bataty, łódka na dzisiaj. Powiem wam, że ta pizza już mnie puszcza tak naprawdę, już mnie powoli łapie głód. Ale teraz chciałem wam pokazać mój nowy zakup. Może nie tyle co się pochwalić, co w końcu przyjąłem sobie wasze wskazówki odnośnie ostatniego materiału z FIWE, gdzie głos był po prostu tragiczny. A nie mogę sobie na to już pozwolić, dlatego zakupiłem specjalnie z tej okazji mikrofon. Tą pluskwę, co prawda jeszcze nie umiem obsługiwać, bo nagrałem ten materiał odnośnie wyjazdu teraz. No i jeszcze ten głos nie jest taki, jakbym chciał, ale to mówię, wszystko testy, teraz dopiero będę się tego wszystkiego uczył. Jeżeli chodzi o mikrofonik, taki smart, to jest ogólnie do smartfonów, na Android, tak samo na iPhone'a. Z tego będę korzystał głównie, żeby ten dźwięk był jak najlepszy w takich sytuacjach, gdzie jest jakiś szum, czy tutaj na siłowni nagrania. No i następny, większy zakup. Oświetlenie. Jak widzicie teraz na mnie, patrzycie, ta jakość myślę, że będzie o wiele, wiele lepsza. Jeżeli chodzi o lampy, za chwilę wam pokażę. Kupiłem sobie ogólnie dwie parasolki, dwie lampy. Polecił mi tutaj z YouTube typowy fitnessiak. Możecie go kojarzyć jako Kuba z YouTube'a. Naprawdę mega mi tutaj pomaga, jeżeli chodzi o te nagrania, o ten zakup. Planowałem kupić coś innego, takie boksy z czterema tutaj żarówkami. Powiedział mi, żeby zainwestować lepiej w te parasolki, kupić dwie w tej samej cenie. No i powiem, że nie zawiodłem się w ogóle. Świetne po prostu jest. Już sam widzę ten efekt. Także dzięki wielkie. Tak samo polecił mi ten mikrofonik. I mam nadzieję, że też się również sprawdzi. To są dwie inwestycje takie. Mam nadzieję, że teraz te nagrania będą o wiele, wiele bardziej tutaj lepsze jakościowo. Lepszy dźwięk, lepszy obraz. Co automatycznie myślę też wpłynie tutaj na odbiór. No ale to swoją drogą, a teraz to, co będę miał wam do przekazania, całe te wszystkie materiały też myślę będą tutaj o wiele, wiele bardziej wartościowe, bo szykuję dla was też jakąś małą serię tutaj takich nagrań bardziej merytorycznych, ale to wszystko już będzie szło na bieżąco. Może wam pokażę to małe moje studyjko, co prawda teraz jesteśmy u mnie w rodzinnym domu, więc trochę to inaczej wygląda, ale taki zrzut wam zrobię, jak to się prezentuje. No i tutaj jest właśnie jedna parasolka biała. Tutaj mamy drugą czarną, tam jest moje siedzisko, co nagrywałem. Także jak widzicie, ten obraz będzie o wiele, wiele bardziej wartościowy. A jeszcze tutaj wracając do dzisiejszego treningu,
Trochę się tam musiałem naeksperymentować, bo siłownia nie była za duża, ale naprawdę, jeżeli chodzi o sprzęt, tak jak już wspomniałem wcześniej, bardzo fajny, nowe maszyny Matrixa tutaj. Jeżeli chodzi o moje tutaj okolice, takich 30 km, na pewno jedna z lepszych siłowni. No i pizzeria Phoenix z Bełchatów. Jeżeli tylko będziecie przejeżdżać w okolicy, możecie śmiało wbijać, naprawdę polecam. A ja teraz zabieram się tutaj jeszcze za testowanie, ustawianie tych lamp i zaraz też nagram jakiś materiał dla Was tutaj odnośnie właśnie przygotowań, jak teraz to wszystko będzie wyglądało, bo już nie chcę tutaj mieszać o przygotowaniach, bo ten vlog by był za długi, dlatego teraz nagram oddzielny materiał, gdzie powiem, jakie mam plany i jak to teraz u mnie wygląda, jeżeli chodzi o dietę, o treningi, no i kiedy mnie w końcu zobaczycie na scenie, a my widzimy się zapewne jeszcze dzisiaj w kuchni, bo przyszykuję sobie pewnie bataty z udkami jak ostatnio. Także jeszcze Wam pokażę, narobię Wam może smaka. No to widzimy się później. No i tak właśnie wygląda mój czwarty posiłeczek, bo póki co do tej pory zjadłem tylko śniadanie. Ta pizza wpadła, to było jako dwa posiłki. No i teraz leci czwarty, może jeszcze dwa dzisiaj zjem, ale mówię bez spiny i jak po prostu się uda. Tutaj mamy około 500 gramów batatów, 200 gramów cukinii, no i 200 gramów udek z kurczaka, czy tam 200 gram, będziecie mnie pewnie poprawiać, ale spoko. Jeżeli chodzi o tłuszcze, tutaj już nie daję, tyle tylko co z tych udek pochodzi. Przyjmuję, że w 100 gramach tych udek jest około 5 gramów tłuszczu, bo to są już bez skóry, a dodatkowo już nie dodaję, bo starczy mi na dzisiaj, ta pizza była dosyć kaloryczna, także teraz już na spokojnie. Kolejny posiłek poleci tutaj zapewne białkowo-tłuszczowy, czyli zwykłe mięso tutaj wieprzowo-wołowe, tam będzie też nie za duża liczba kalorii, nie będę już tam dorzucał żadnych węgli, no i kolacja standardowo, jakaś tam jajecznica też poleci pewnie, albo jakiś omlecik, ale też zobaczę, na co będę miał ochotę. A ja teraz zabieram się za jedzenie, no i widzimy się zapewne już za tydzień. Pioneczka, ale zajebiste. Dziś materiał w końcu odnośnie moich przygotowań. Kiedy mnie zobaczycie na scenie, może od razu przejdę do konkretów. Nie ukrywam, że takim moim największym docelowym startem, marzeniem jest tutaj wystąpienie na Arnold Classic.